Drogie panie, piękne jesteście dzisiaj. Dorotko i Elu, witam was ciepło. Witam. Dzień dobry, Anetko, i dzień dobry, Elu. Bardzo się cieszę, że was widzę w końcu. Tyle czasu już czekałam na tę sesję z wami. No. Cieszymy się i też bardzo serdecznie ci witamy. Dorotko, dzisiaj jest twoja sesja, będzie to sesja telepatyczna, co oznacza, że w hipnozę wchodzi tylko Ela, ale to nie oznacza, że Ela te prace robi za ciebie. Ela spotka się z tobą na poziomie subtelnym, z naszym wsparciem to ty samodzielnie wykonasz pracę dla siebie. My ci po prostu pomożemy, będziemy zadawały pytania. Ela jest niesamowicie spostrzegawcza, więc różne rzeczy pomoże dostrzec, ale decyzję będziesz podejmowała ty i pracę wykonujesz ty. No dobrze, dobrze. No to jestem gotowa. Jesteś gotowa? Czy chciałabyś o coś zapytać, coś powiedzieć, zanim zaczniemy? No to niech Ela zdejmie słuchawki, żeby nie słyszała. No Dobrze. już miałam robione, już kilka sesji już miałam, to znaczy no miałam sesję już robioną. No i właśnie jestem chora na fibromialgię. No i robiliście sesje badawcze o fibromialgii. I nie tylko wy. Było we Francji i było właśnie w Polsce, dużo ekip robiło o tej fibromialgii. No i oczywiście wszystkie sesje widziałam. I po francusku, i po polsku. Także to były takie ogólne informacje, co mi nic takiego nie dały. Dopiero Ela coś dokładnie, coś zobaczyła, coś innego niż wszyscy. Także dało mi to taką nadzieję, że może ewentualnie zrobię tą sesję, żeby zobaczyć z tą moją fibromialgią. Może Ela coś więcej zobaczy, bo właśnie w tej sesji badawczej chyba z 10 widziałam, to tylko Ela tak dokładnie coś tam zobaczyła. No i po prostu, no i zobaczymy teraz, no, czy coś się uda, czy się nie uda. No może tą zagadkę zobaczymy, no. Bo to naprawdę taka choroba, że nikt nie wie, co to za choroba i skąd ona się bierze, i wszyscy dają różne tam opinie o tą chorobę, ale w końcu nie wiadomo, co to za choroba. No. Tak, a jednocześnie wiąże się z ogromną ilością dolegliwości, bardzo trudnych. Bóle, okropne bóle. No, także cały czas jestem na pastylkach przeciwbólowych już ponad 30 lat. No bo mam 66 lat, ponad 30 lat nie wolno mi zapomnieć o pastylce, bo jak zapomnę o pastylce, co mi się zdarzyło dwa razy, to po prostu bóle są takie, że są nie do wytrzymania. To są nie do wytrzymania bóle. Także Dorotko. cały czas na pastylkach. Dorotko, jeszcze przyszło mi do głowy jedno pytanie. O to cię nie zapytałam, jak widziałyśmy się wcześniej. Powiedziałaś, że twój mąż zginął w wypadku około 30 lat temu. Czy choroba fibromialgia pojawiła się już wcześniej, jak jeszcze byliście z mężem, czy już po jego śmierci? No to się nagłębiła, Pogłębiła się. ale jeszcze przedtem już mnie bolało, już miałam bóle, no też. Ale to się nagłębiło, pogłębiło jeszcze bardziej. Także raczej przed. Raczej przed. Dziękuję. Czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć, czy możemy zacząć? Możemy zacząć. Dobrze. Kochanie, to teraz poproszę cię o wyłączenie mikrofonu tutaj na ekranie Skype'a. Jeśli chcesz, ja to zrobię, a potem ty samodzielnie włączysz. Już wyłączę. O, już. Dziękuję bardzo. Elu, gotowa jesteś do pracy? Tak. No to weź kilka głębokich oddechów, przygotuj swoje ciało, umysł do pracy. Policzę od 5 do 1. Ale jak zobaczysz Dorotkę wcześniej na poziomie subtelnym, to przerwij. 5.
4. Widzę subtelną Dorotę. Jak ją widzisz? I czy rozpoznałaś oczywiście? Tak, to jest Dorota. Jak ją widzę? Subtelnie wiruje i zasysa. Zasysa z wielu źródeł. Tak bym to nazwała. Wiruje. Jak wygląda to wirowanie? Czy jest na przykład stabilne, czy zmienia się? Możesz zobaczyć ją tak w jakimś odcinku czasu. To jest odcinek kilku miesięcy wstecz. Od kilku miesięcy wstecz, nie wiem, pół roku, 7 miesięcy. Kręci się wolno, jakby spiralnie. A tak wcześniej? Można to nazwać. Wcześniej nie kręciła się. Ona wcześniej poruszała się, tak jakby migotała. Teraz porusza się tak ciężko, tak powoli, z takim bólem. Okej. Skontaktuj się teraz z Dorotką. Mam ją. Zapytaj, jak subtelnie tutaj, na tym poziomie się czuje. Co chciałaby powiedzieć? Chcę jej się wymiotować. Dlaczego? Jest jej niedobrze. Jest jej ciężko. Czuję się chora, po prostu chora. A czy przypomina sobie, jak było wcześniej, przed tymi miesiącami, kiedy nie wirowała jeszcze, nie kręciła się? Czuła się źle, czuła się chora, ale inaczej. Jak tę różnicę rozumie, jak mogłaby ją opisać? To, co się dzieje teraz, jest bardziej ciężkie, jest bardziej depresyjne, jest bardziej agresywne. O. Okej. Czy wyraża zgodę na swoją pracę? Na tę pracę dla siebie, ze sobą, nad sobą. Jest gotowa. Tak. Ciało fizyczne jest na granicy nadziei i braku nadziei, że cokolwiek da się zrobić. Subtelna również. Okay. Subtelna jest na skraju, jakby kończą jej się jakby pomysły na to, jak dać ciału fizycznemu znać, żeby ciało fizyczne posłuchało. Może teraz powiedzieć poprzez ciebie, korzystając z tego, że ty masz kontakt z subtelną Dorotką. Co by chciała powiedzieć sobie? Ona by chciała zająć się w końcu tylko sobą. Tylko sobą. Bardzo to podkreśla, tylko. A kim się zajmuje dotychczas? Wszystkimi, wszystkim dookoła. Stąd te zasysania z tych różnych źródeł. Czy chciałaby zobaczyć, jak wiele jest tego wszystkiego i wszystkich? Żebyśmy zrozumiały dokładnie, co się dzieje teraz, obecnie, w tej chwili. Ona mówi, że ta sieć się poszerza. Poszerza się z minuty na minutę, z sekundy na sekundę, mówiąc o czasie ziemskim. Na początku było, to znaczy tak, mówimy o tych miesiącach wstecz, bo ona cały czas się tego trzyma na razie, bo mówiłyśmy o tym kręceniu się, o zasysaniu. Tak. W tym czasie pojawiło się około 150 połączeń więcej. Okej. Czyli jest to... Nie mówiąc o tamtych wcześniejszych. Dobrze. Jeżeli to się powiększa, ta sieć, jak mówi, z minuty na minutę, to dziś i w tej chwili zatrzymamy czas. Okay. I nic się nie powiększa, nic się nie zmienia. Zatrzymany? Tak. Dobrze. I teraz ja klasnę i obie zobaczycie dokładnie, jak wielka jest ta sieć, kim tak naprawdę Dorotka się zajmuje. Uwaga!
sieć ma postać lejka. Ona jest tu i to idzie w takim kierunku. Promień jest duży. Jakby to przełożyć na liczby. Jest 15 z przodu. Ile jest zer z tyłu? 3, 4, 0. Po 15. Okej. No dobrze. I kogo widzicie w tej sieci? To są jej najbliżsi, to są jej znajomi i nieznajomi, znajomi znajomych, znajomi i najbliższych. To są jakieś nawet zwierzęta. Tutaj jest wszystko, widzę nawet kilka roślin, ale to jest... Okej. I przepływ energetyczny jest od Dorotki do nich, czy od nich do Dorotki? I w tą stronę, i w tamtą. Co wymienia z najbliższymi? Co wymienia z najbliższymi? Ona zasysa od nich. Kurczę, tam jest wszystko, Anetka. To są i jakieś emocjonalne połączenia i... Jest wszystko, po prostu jeden wielki miszmasz, jeden wielki kocioł. Czyli można powiedzieć... Brud niesamowity. Okej. Rozumiem, że ze znajomymi znajomych jest podobnie. Tak. Czy tamte połączenia są bezpośrednie, czy pośrednie? Pośrednie. Są pośrednie. To teraz oznaczcie w najlepszy dla Dorotki sposób tylko te połączenia, które są bezpośrednie dla niej. Zaświeciła to na jaskrawy zielony, taki jasny zielony. Mamy. Ile jest tutaj istot? Około 7000 przychodzi. I to są ci najbliżsi. Czyli to nie jest tylko rodzina, z którą mieszka. Nie. To nie są tylko zwierzęta, z którymi mieszka, którymi się opiekuje. Nie. Czy to są żyjące, czy nieżyjące osoby? Również nieżyjące. Czy to są osoby z innych żyć? Tak. Czy są jakieś istoty inne niż ludzkie? Tak. I zwierzęce? To tych też sobie obejrzymy. Z kim wymienia się energetycznie, kto nie jest człowiekiem? Są byty. Są gady. Są insektoidalne. Są jakieś inne byty jeszcze, które w nią ingerują. Chcemy wiedzieć, jakie byty. Chcemy wiedzieć wszystko. Widzę amebowate, przeźroczyste, które dopasowują się do ciała subtelnego. Jakby kurczą je, przyklejają się dosłownie. Są odwrócone esencje. Są humanoidalne istoty. Są hybrydy jakieś. Są jeszcze jakieś inne byty. Takie, których nie znasz, nie widziałaś? Jest coś, nie wiem, coś ciemnego, takiego bardzo lekkiego, ale to nie jest odwrócona esencja. Kiedyś takie już widziałyśmy. One są bardzo agresywne. Bardzo się wżerają. Okej. Czyli mamy bardzo, bardzo dużo istot bytów. Bardzo duża ingerencja. To teraz zadam pytanie. I zobaczymy, czy będzie już na tym etapie widać przyczynę. Jaka jest ezoteryczna przyczyna fibromialgii, na którą Dorotka cierpi od wielu, wielu lat? Są zanieczyszczenia, które ona ma w sobie. To pochłanianie od innych. To są implanty, które ona ma. E,
W głównej mierze to są zanieczyszczenia. Okej. To wszystko, co widać? To jest bardzo złożone. Przychodzi do mnie. To jest bardzo warstwowe. To jest... Na ten moment Dorotka pokazuje, nie wiem dlaczego, ręką stop. Ręką stop. To jeszcze jedno pytanie. Czy wśród ludzi, istot ludzkich, które są przy niej i wymienia z nimi się energiami wszelkimi, czy jest jej zmarły mąż Jack? Tak. W jaki sposób wygląda ta relacja? I czy on ma w tym momencie ciało fizyczne? On ciała fizycznego nie ma. On jest gdzieś zawieszony. Nad nią gdzieś, w pobliżu niej. Jest połączenie bardzo silne. Bardzo intensywne. Tutaj przepływ energetyczny jest bardzo intensywny. Co w przypadku tej relacji, tego związku przepływa pomiędzy nimi? Ból ogromny. To jest ból Dorotki czy ból Jacka? To płynie od niego, ale wraca do niego trochę uśmierzone, ale również bolesne. To uśmierzenie z czego wynika? Ona jakby próbuje się regenerować. To jakby jej energia jeszcze żyła, tak? Cały czas żyła. Jakby trochę przetransformowana wraca do niego. Dorotka od wielu, wielu lat na stałe i bardzo regularnie bierze tabletki przeciwbólowe. Bardzo silne, bardzo specyficzne. Czy to w jakiś sposób wpływa na tę energię przepływającą pomiędzy nimi? Tak. Można powiedzieć, że to jest takie bardziej uśmierzające, ale bardzo zanieczyszcza. Bardzo zanieczyszcza, jakby otępia. Okej. Co mówi Dorotka teraz na to wszystko, co się dzieje, co zobaczyłyśmy? Ona czuła, że coś jest bardzo, bardzo ciężkiego, że coś, że sama sobie z tym nie poradzi. Czuła, że to połączenie jest bardzo silne. Z tych wszystkich połączeń, 7 tysięcy połączeń, które ma bezpośrednie, tak, z innymi bytami, istotami generalnie, które jest najmocniejsze, najsilniejsze, najtrudniejsze dla niej? To są połączenia z bytami, ona mówi. Okej, a z ludźmi? Jeśli chodzi o ludzi, są jeszcze inne połączenia. Co to znaczy? On jest jakby na trzeciej pozycji. Mąż. Mąż. Znaczy są jeszcze dwie. Dwie osoby. Trudno, ona mówi, trudno powiedzieć, które jest cięższe. Wszystkie oddziaływują na nią w bardzo, bardzo specyficzny sposób. Okej, czyli mamy trzy bardzo silne związki, można powiedzieć karmiczne, na pewno energetyczne. Tak. Dorotka mieszka z bratem i z bratanicą. Czy to której z nich? Co mówi? Z obydwoma ma połączenie. Tutaj bratanica bardzo się pokazuje, ale to nie jest to bardzo silne połączenie. Nie jest. Jest silne, ale nie jest to najsilniejsze. To nie jest jedno z tych trzech. Nie. To czy jedno z tych trzech jest z tego życia, czy nie? Z innych. Z innych. A mama? Z mamą też jest połączona. Mama z jakiegoś powodu, mimo że nie ma zdiagnozowanej fibromialgii, przeżywa podobne bóle i cierpienia jak Dorotka. Tak, dlatego, że jest z nią połączona. Okej. No dobrze. Kogo dotyczą te dwa inne silne połączenia? Jednego mężczyzny i jednej kobiety. Oni mają ciała fizyczne. Widzę, że ta kobieta jest staruszką. Mieszka bardzo daleko.
Ten mężczyzna jest w dojrzałym wieku już. Też mieszka bardzo daleko, oni się nie znają. I co tutaj wymieniają energetycznie ze sobą? Przychodzi do mnie informacje, wiadomości, doświadczenia, jakby odczucia. Odczucie pustki, odczucie jakby odizolowania, jakby niewystarczalności, jakby jakiejś misji nawet. Nie wiedzą, jaką misję mają, ale muszą coś robić. Okej. I to jest to samo odczucie pomiędzy mężczyzną, tą kobietą i Dorotką? Ta misja, to odczucie misji? Tak, aczkolwiek oni nie wiedzą, jak to nazwać. Czegoś szukają. Każdy próbuje szukać w inny sposób, realizować to. Albo pomaga się innym, albo szuka się, na przykład widzę, że ta kobieta w medycynie coś działała bardzo, bardzo, bardzo aktywnie. Więc jest jakaś forma niesienia pomocy jakiejkolwiek. Tutaj widzę mężczyzna bardziej prawnie coś w innym kierunku, ale też misja pomagania komuś. Okej. Więc. Misja pomagania, szukania sposobu na to, żeby komuś pomóc. To znaczy, że Dorotka też to ma. Tak. I stąd to, co pokazało się na początku, że chciałaby wreszcie zająć się sobą, bo zajmuje się wszystkimi. A im dłużej pracujemy, tym bardziej się odsłania ogrom tego wszystkiego. Okej. Ja chciałabym na sam początek pójść do momentu, w którym powstała ta zależność karmiczna pomiędzy Dorotką i jej mężem Jackiem. Pójdziemy? Nie powiem nic więcej. Po prostu pójdźmy do momentu, w którym to w ogóle powstaje po raz pierwszy. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Co pokazuje Dorotka? Jest jakieś wcielenie bardzo dawno temu. Jest bardzo zimno. Nie wiem, czy to nie jest Alaska. Dorotka jest kobietą. Płci, kurczę, wiesz co, nijakiej przychodzi do mnie. Bardziej kobietą niż mężczyzną, ale to nie jest powiedziane, czy była kobietą, czy mężczyzną. Przychodzi do mnie, że nijakiej. Co takiego się dzieje, co się wydarza, że dochodzi do tego splątania karmicznego pomiędzy Dorotką i Jackiem? Ja widzę ich nad przeręblą jakąś. On jest mężczyzną. Jest sporo starszy od niej, ale to nie jest jej ojciec. To jest jakaś bliska osoba jej. Oni szukają pożywienia. Widzę, że nadchodzi śnieżyca. Bardzo sprawnie, bardzo szybko wyławiają ryby. Śpieszą się bardzo. Widzę, że zaczynają uciekać. Coś się wydarza, jakby ona się poślizguje i łamie sobie kość w nodze. Błaga go, błaga go, aby jej nie zostawiał. Ale on czuje w głębi serca, że jak on weźmie ją na ręce, umrą obydwoje. Ona nie będzie miała, nawet jej nie doniesie, ona umrze po drodze. Więc jest krótka decyzja: albo zostawia ją tu na zamarznięcie, albo ją uśmierca po prostu, żeby nie cierpiała, bo droga jest bardzo daleka. I co się dzieje? Ona go błaga, aby tego nie robił. On ze łzami w oczach mówi: wybacz mi. Ona krzyczy, on krzyczy, wyciąga nóż i dobija ją po prostu. Co się dzieje na poziomie subtelnym pomiędzy nimi wtedy? Obydwoje krzyczą. Jakby zostali zmuszeni. On został zmuszony do tego. Nie chciał tego tak naprawdę. Jakby coś go zmusiło do tego, aby podjąć tą decyzję.
Jakby żałował, że nie jest w stanie jej pomóc. Okoliczności nie pozwoliły na to. Nie. Przychodzi do mnie jeszcze inna informacja, że on musiał wrócić, bo on by został z nią. On musiał wrócić. Tam było jakieś dziecko, do którego on musiał wrócić. To jego dziecko? Jego dziecko. Jej Tylko też? jego, nie Tylko jej. jego dziecko. Okej, okay, okej. Okay, czyli... Musiał wybrać pomiędzy swoim dzieckiem a nią. Kim była ona dla niego? Oni się kochali. On ją poznał po tym, jak umarła jego żona. Okej. Okay. Ona mu pomagała wychowywać to dziecko, chłopca. Czyli tak naprawdę dobił ją, jak to powiedziałaś, z miłości. Tak, Żeby oszczędzić jej cierpienia. Ale to sprawiło mu jeszcze większe cierpienie, jeszcze większy ból, nie do zniesienia. Okej. Okay. Dorotce też? Tak, i stąd ten ból płynie cały czas pomiędzy nimi. To jest ten tamten ból. To jest pierwotny ból, który cały czas pomiędzy nimi płynie. Okej. Ale już bardzo natężony, bardzo zmodyfikowany w różnych formach. Przejdziemy jeszcze do jednego ich wspólnego momentu, który był około 30 lat temu, kiedy razem wyjechali. Jack bardzo długo prowadził samochód, poszedł wykąpać się, popływać i zginął w wypadku. To w tym życiu. Idziemy. Zobaczymy, co się wtedy wydarzyło. Przychodzi do mnie, że oni są zapętleni w tej sytuacji. Ta sytuacja powtarza się z życia na życie. Raz ginie ona, raz ginie on. I to w tragicznych okolicznościach, w takich niespodziewanych, jakby życie kończyło się wtedy, kiedy oni tego nie chcą. Oni mają jeszcze wspólne plany, oni się kochają. Wtedy, kiedy jest dobrze, bądź w miarę dobrze pomiędzy nimi, życie się kończy. I to jest tragedia, to jest ten ból, który wiecznie między nimi płynie. Czyli jakby odtwarzali ten pierwszy ból tego rozstania, tak, z konieczności, tak. Z miłości. Zawsze i zawsze tak. Okej. Okay. To też nie bez powodu pytam o ten moment, ponieważ Dorotka powiedziała, że jej dolegliwości nasiliły się, bardzo wzmogły się po śmierci męża. Co się wydarzyło energetycznie już u niej po tym, jak Jack zginął? To tak jakby jej pamięć wewnętrzna, taka, jakby to powiedzieć, z innych żyć, uaktywniła się jeszcze bardziej, nasiliła się jeszcze bardziej. Po raz kolejny, to jakby każde życie miało kolejną fazę. W momencie, kiedy kończy się to życie, uruchamia się w niej coś. I ten ból taki przeszywający do kości, do mięśni, do każdej komórki jej ciała, w tym momencie pod wpływem tego szoku uaktywnił się jeszcze bardziej. Okej. Czy teraz można powiedzieć coś więcej o przyczynach ezoterycznych fibromialgii? To jest ból, który płynie nie tylko pomiędzy nią a nim, ale też pomiędzy tymi tysiącami osób. Ona jakby zgarnia ból, wszelakie choroby, wszelakie, których w jej fizycznym ciele nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie zdiagnozować, bo to jest wszystko. Tam jest ból, widzę dokładnie, ból osoby umierającej na raka, ból osoby, która cierpi na głowę. To jest ból osoby, która ma raka kości. Ten ból jest nie do wytrzymania, tak na dobrą sprawę. I ona to wszystko zasysa, ona to wszystko pochłania. Ale pierwotny ból jest w niej, ten ból jest związany... Tak. A stamtąd się zaczęło. Tam się zaczęło. W tym związku z jej byłym mężem. Okej.
Ważne są jeszcze te dwa związki karmiczne bezpośrednie, te najsilniejsze, z mężczyzną i z kobietą, z panią od medycyny i z panem od prawa. One też mają wpływ na jej chorobę. Też mają wpływ na jej chorobę. To też pójdźmy do początku, gdzie się to zaczęło. Wszystko jedno, czy pierwsza była kobieta, czy mężczyzna, czy jednocześnie, zobaczymy. Widzę kobietę. W tamtym życiu bardzo zła kobieta. Dorota była jej córką. Została otruta. Cierpiała niesamowicie. Jakby zostały wypalone jej wnętrzności. Od wewnątrz. Na ból niesamowity. Umierała w takiej agonii, że to wyżarło się w niej, można tak powiedzieć, w jej ciele subtelnym. Co się na poziomie subtelnym zadziało pomiędzy nimi, czyli Dorotką umierającą i tą kobietą, która ją otruła? Od tej kobiety szła nienawiść. Była dzieckiem gwałtu, więc postarała, jakby chciała ukarać tego mężczyznę, aczkolwiek to jest nieracjonalne bardzo. Chcąc ukarać mężczyznę, ukarała owoc Tego gwałtu. tego gwałtu, aby się na nim zemścić, na jego dosłownie nasieniu. O, w ten sposób. Bo tamta kobieta wierzyła, że jest połączenie pomiędzy jej córką, czyli Dorotą, a tamtym mężczyzną. I on to odczuje i rzeczywiście odczuł. Czy ten mężczyzna, na którym się mściła, to ten, z którym mamy tę trzecią karmiczną zależność, czy nie? Nie, to jest jakiś inny mężczyzna. Jeszcze inny mężczyzna, okej. Co wymieniają pomiędzy sobą Dorotka i ta zła kobieta? Oczywiście Dorota produkuje ból, jakby mnóstwo pytań w sobie, jakby żal, jakby trochę nienawiści, też nienawiść do tej kobiety. I to między sobą wymieniają. Cały czas. Jak to Cały wpływa czas. Dzisiaj, na dzisiejsze życie Doroty? To ją zżera dosłownie. Wypala od wewnątrz, tak jak te kwasy, które ona zostały jej podane. I taki tu miało też mieć cel na ciało subtelne, aby ją zżerało od wewnątrz. Coś ją boli wewnątrz. Dorota już dzisiaj nie wie, co ją boli, dlaczego ją boli, ale czuje, że jest coś, co po prostu nie daje jej spokoju. To jest ta nienawiść, której być może ona nie okazuje do innych osób. Ona nie wie, dlaczego ta złość może taka w niej jest, bo ona nie jest złą osobą, żeby życzyć komuś źle, ale to w niej jest nadal. Czy to jest ta nienawiść, którą wymienia się przy okazji wymiany innych energii z tą kobietą? A co z tą misją tej pomocy i szukania czegoś? Tak jakby, wiesz co, w tym życiu ta kobieta jakby chciała zadośćuczynić, ja nie wiem, jak to nazwać, to jakby była przeciwieństwem tamtej kobiety. To jakby za karę, znaczy za karę, nie można tak powiedzieć, ale jakby role się odwróciły i ona szuka jakby jakiegoś antidotum na jakąś śmiertelną chorobę i wszystkie osoby, które ona kocha, na te choroby umierają. Czyli gdzieś na głębokich poziomach czuje się winna za to, co zrobiła cały czas i teraz próbuje odnaleźć jakieś zadośćuczynienie. W tym życiu tak. Okej, to jeszcze jeden skok do tego mężczyzny i potem zaczniemy robić zupełnie coś innego. Do początku, gdzie to się zaczęło? Dorota była sądzona. Tam też on był jakimś kimś, kto przyłożył rękę do tego, aby ona została spalona. Nie była czarownicą, nie była wiedźmą, ale oskarżono ją o coś. O co on ją oskarżał? O to, że coś ukradła.
ale wtedy wszystko podpinano pod czarownictwo po prostu. W jakim kraju to wszystko się dzieje? Albo regionie? To jest bardziej, pojawia mi się. Ona była czarnoskóra. To musiało być gdzieś obrzeże Afryki, gdzieś regiony takie wczesnej kolonizacji. Jakby ona sprzeciwiła się czemuś. I szukali powodu na to, aby ją po prostu na oczach innych, jako przykład nieposłuszeństwa, ukarać. Więc oskarżono ją o coś, czego ona tak naprawdę nie zrobiła. Okej. Rozumie Dorotka więcej teraz? Tak. Skąd tyle bólu i cierpienia? Lepiej rozumie? Możemy wrócić do dziś. Te trzy osoby mogą wystąpić z szeregu. Są. Czy Dorotka chciałaby któremuś z nich coś powiedzieć? Dorotka płacze. Płacze, czuje to wszystko, co pomiędzy nimi się wydarzyło. Bardzo, bardzo fizycznie, bardzo. Ojejku, ona to czuje teraz bardzo wyraźnie. To jakby wszystko w niej się uaktywniało i ona chce to wypłakać, chce to, nie wiem jak to nazwać, jakby uświadomić wywalić z sobie. Dobrze, co się dzieje z tym lejkiem, z tym zasysaniem, które zobaczyłaś na samym początku? Teraz, kiedy sobie Nie uświadomiłaś. Poszerza się. Okej. Nie poszerza się, ale jeszcze nie maleje. Jeszcze nie maleje. Wiemy, że mamy ogromną ilość też bytów, najróżniejszych. Byty zatrzymują swoją działalność. Wszelkie. Tak. Wiemy, że sieć jest ogromna, olbrzymia. Weź Dorotkę za rękę. Unieście się ponad tę sieć. Zobaczcie. Czy ona tworzy jakąś całość? Czy jest tam jakiś sens w tej całości? Jakiś projekt, jakiś coś konkretnego za tym stoi? To jest jakiś projekt. Ja widzę takich kobiet jak ona mnóstwo, które tworzą swoje sieci i te sieci łączą się z innymi sieciami. Tak naprawdę to jest tych połączeń pośrednich jest nieskończenie wiele. Dlatego tak ciężko tą chorobę zdiagnozować i wyleczyć, tak naprawdę. Czyli rozumiem, że kobiety chore czy z diagnozą fibromialgia, która jest tak naprawdę nie chorobą, tylko zespołem różnych dolegliwości, one mają coś wspólnego ze sobą. Tak. Każda z nich z jakiegoś powodu tworzy taką sieć bólu, cierpienia, niewyobrażalnie wielkiego, przeżywanego przez wcielenia, cały czas na nowo. Tak silnego i nie do wytrzymania dla ciała fizycznego, że niewzięcie chociaż jednej pastylki z bardzo silnym lekiem przeciwbólowym jest tragedią. Tak. Wszystkie są, jadą na tym samym wózku, wszystkie są w takiej samej sytuacji. Czy wszystkie mają podobny zestaw bytów przy sobie? Podobny zestaw, tak. Dlatego są jeszcze te byty, których wcześniej też nie widziałam, bądź które rzadko widzimy w sesjach. To jest, ingerencja jest bardzo, bardzo obszerna i agresywna. Kto za tym wszystkim stoi? Komu zależy, żeby były istoty takie jak Dorota, kobiety z jakiegoś powodu, żeby tworzyły te sieci, żeby te sieci między sobą jeszcze były połączone. Tak, żeby nie wykryć przyczyny, powodu, nie znaleźć lekarstwa na to wszystko. Są istoty humanoidalne. Dlaczego mój pies wyje?
Bardzo wyje. No, słyszę go. W tym akurat momencie, kiedy zapytałaś. Dlaczego? Chodzi o ogromne obniżenie energii. Jakby utrzymanie niskich wibracji. Bo to jest sieć oplatająca cały glob tak naprawdę. Czyli chodzi o utrzymanie niskich wibracji na Ziemi, tak w ogóle? Wiesz co, pomiędzy innymi ludźmi. Tak, Okay. można tak powiedzieć, wiesz, bo to ludzie tworzą sieć, tak? Dlatego ta sieć rośnie cały czas. Dlatego ta sieć rośnie cały czas. Czy Dorotka chciałaby tym innym kobietom powiedzieć, co odkryła? I zadała im pytania. Mam kilka pytań. Tak. Dobrze. Zostawisz mnie z Dorotką? Dorotko? Tak. Mam pytanie do ciebie, ale to jest pytanie do was wszystkich, kobiet, które przeżywają tę niesamowicie trudną i dziwną chorobę. Chciałabyś? Pozwolisz? Pytanie o to, co odkryłyśmy u ciebie. Czy one również mają takie silne związki karmiczne, tak bardzo silne, oparte na ogromnie dużej dawce cierpienia, jak ty? Tak. Czy ilość tych związków karmicznych tak ciężkich ma znaczenie, czy nie? Ilość nie ma znaczenia. Zależy, jak bardzo są intensywne. Niektóre mają setki połączeń karmicznych. Tak ciężkich jak Niektóre. ty, te trzy. Tak. Nie ma znaczenia, czy z nienawiści, czy bazą jest nienawiść, czy jest miłość, czy jest cokolwiek innego. Dokładnie. Czyli ból można wyciągnąć tak naprawdę ze wszystkiego. Tak. Jeżeli się zniszczy piękno, jej odwrotnością będzie cierpienie. Tak. A co chciałabyś jeszcze jej zapytać? One też zdają, czy niektóre zdają sobie z tego sprawę, bo ja czuję, że niektóre wiedzą, a dlaczego one tutaj jeszcze są? To zadaj pytanie. Tym, które wiedzą. Jest bardzo ciężko się z tego wydostać. Widzę, że wynurzają się pomału, ale są zbyt słabe. Czują się słabe. Tak. Dlaczego jeszcze? Boją się. Czego się boją? Boją się, że zostaną ukarane. Że to do nich wróci. Że coś zostanie takiego, co pozwoli na to, że to wszystko z powrotem wróci. Ty też się tego obawiasz? Tak. Czy zostałaś już, byłaś kiedyś ukarana? Tak. W jaki sposób wygląda to karanie? Jeszcze większa ingerencja, jeszcze bardziej bolesna, jeszcze głębsze grzebanie, kaleczenie, jeszcze więcej podpięć, Kto to robi? odwiedzin. Kto to robi, kochanie? To robią byty, to robią inne istoty. Okej. Dorotko. Czy jesteś gotowa na spotkanie z tymi, którzy tobie to wszystko robią? Tak. Zostaw mnie teraz z Elą. Elu, rozłącz się. Jestem. Co czułaś, przepuszczając Dorotkę? Ból. Przeogromny ból tutaj. Ogrom strachu. Tak jakby... jest w niej wiara w to, że jej się uda, ale ten lęk jest o wiele większy niż jej wiara w to, że ona sobie z tym poradzi. Z czego wynika to poczucie słabości? Z bólu. Z bólu, okej. Okay. Czyli ból jest bardzo potrzebny do tego, żeby utrzymać słabość. Tak. Czyli ta słabość pochodzi od ciała fizycznego. To bardzo ważna wiadomość. Słabość pochodzi od ciała fizycznego.
Ale Dorotka nie jest fizyczną istotą, tylko jest przede wszystkim duchową istotą, która przyjęła ciało. Zgadza się? Tak. Bo tych ciał miała wiele, ale ona jako duchowa istota nie zmieniła się. Tu nie było wymiany. Rozumie? Tak. Więc to, że słabość idzie od ciała, jest bardzo ważną informacją. Słucha. Bo to znaczy, że jeżeli odkryje siłę w sobie duchowej, słabość ciała nie będzie miała żadnego znaczenia. Rozumie? Wtedy ma szansę zniknąć ból, lęk, że zostanie ukarana i lęk, że cokolwiek zostanie. Rozumie? Tak. Może przekazać to do tej sieci kobiet cierpiących, tak jak ona? Tak. Może to przekazać też do sieci tych podpięć swoich, ale do tych ludzi, szczególnie do tej trójki, która jest najbliżej, najciężej. Każdy z nich bardzo cierpi, każdy z nich odczuwa ból, bo uznało, że cierpienie idące od ciała jest silniejsze niż ta moc, którą oni wszyscy są. Ta niezmienność, którą wszyscy są. Zawsze byli i zawsze będą. Ciała się zmieniają. Dusza nie. Rozumie? Co się teraz dzieje w całej sieci? Czy jest jakaś zmiana? Widzę jedną kobietę, która się jakby wynurzyła całkiem. Jak to wyszła po prostu, wiesz co, to wyglądało w ten sposób, jakby ona z bańki się wyłoniła, wiesz, jakby było takie, wiesz, lup i ona po prostu wyszła stamtąd. Widzę jeszcze trzy kobiety, które naprawdę już się wynurzały, jakby brakowało im tej iskierki takiej, wiesz, takiego zapalnika, że ona już, okej, zrozumiałam i wychodzę. A Dorotka? I zrobiło się czarno wokół. Zrobiła? Znaczy ciemno w tym sensie, że ona odpięła coś. Ta kobieta. I zrobiło się ciemno wokół. Jakieś połączenie wygasły. Jasne. A co miałaby ochotę zrobić Dorotka? Ona powiedziała, ja chcę tak samo jak ona. Ale nie dokładnie tak samo. Chcę lepiej. To znaczy, że zrozumiała. Tak, ona bardzo uważnie cię słuchała. Ty mówiłaś, a ona zwalniała czas, żeby to dokładnie zrozumieć. Myślę, że zrobimy jeszcze jedną rzecz. Czy Dorotka miałaby ochotę porozmawiać ze swoim zmarłym mężem, Jackiem? Tak. Chce to zrobić bezpośrednio? Tak. W jaki sposób? Zaczyna decydować o sobie, żeby krok po kroku rozumieć, jak działa jej moc. Ta, która jest w niej zawsze. Jak chce porozmawiać z Jackiem? Chcę stanąć naprzeciwko niego. Dobrze, staję. Nie chcę używać słów. Fizycznych słów, mówi. To obserwujesz tylko, Elu, co się dzieje. A Dorotka tłumaczy, co robi. Pyta go, jak się czuje. On pokazuje, znaczy pyta go, ja rozkodowuję to, co oni pomiędzy sobą przekazują. On pokazuje ogrom w sobie tego cierpienia i wskazuje na nią.
i porównują to, co noszą. On się rozgląda wokół, tak jakby mówił, że on odczuwa również ból tych innych osób, które ona, z którymi ona jest połączona. On jest bardzo zmęczony, mówi. Ona mówi, jak to zrobimy teraz? Co z tym zrobimy? On mówi, puść mnie, chciałbym odejść, pozwól mi odejść. Ona mówi, jak? On mówi, przestajmy się już po prostu wspierać w tym. I ona się odsuwa od niego na ten moment. Tak jakby zrozumiała, że on nie chce przy niej być, co nie oznacza, że on jej nie kocha, czy czuje do niej żal, tylko po prostu chciałby już odejść. Ona mówi, że to rozumie i ona też chciałaby czuć się wolna, nie chce mieć tylko poczucia winy, że mogła go zatrzymać w domu wtedy, że mogła dać mu więcej czasu, że nie musieli tego, nie wiem, tu chodzi o tą odległość, którą pokonywali. Ona ma ogromne poczucie winy w sobie i on tego nie chce. On mówi, to nie była twoja wina, nie była moja wina. Mówi, odrzuć to. W taki sposób oni ze sobą rozmawiają, jakby jeden drugiemu mówił, co po prostu, co mu nie pasuje, co w Ja odczuciach tej chciałabym drugiej wtrącić osoby. coś do tego ich dialogu. Mamy XXI wiek. Dorotka nie jest już tą samą osobą, tą samą istotą, którą była wtedy. On nie ma ciała fizycznego. Wszystko się zmieniło. Okoliczności się zmieniły, czasy się zmieniły, wszystko się zmieniło. A oni cały czas odgrywają tamtą scenę. Cały czas żyją w przeszłości, tak jakby zostawili kawałek siebie tam wiele, 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 wiele dziesiąt lat temu. W tym jest problem. Nie w tym, że przeżyli kiedyś coś tragicznego, tylko w tym, że sami siebie zostawili, zakotwiczyli w przeszłości dawno temu i odtwarzają to. Odtwarzają raz za razem. To niebyty tworzą te sieci tak naprawdę. To oni, odtwarzając te historie, pozwalając na to, żeby to wszystko się działo, rezonują ze wszystkimi innymi osobami, istotami, które również odtwarzają swoje cierpienie, swój ból. Połączyli się w tym bólu i w cierpieniu, wszyscy razem. Podobnie z tymi kobietami. Wszędzie tam są same podobieństwa, prawie żadnych różnic. Żyją zakotwiczeni w przeszłości pełnej cierpienia. Każdy z nich. Rozumieją, co chcę powiedzieć, Dorotka, teraz. Mówi, że tak, masz rację. Żyję tym momentem. Tak jakbym zawiesiła się tam, w tym czasie, w tym momencie. Żyjesz, Dorotko, jeszcze wieloma innymi momentami z przeszłości, tragicznymi, strasznymi. Nie swoim życiem dziś. Tak samo jak ta kobieta, która cię otruła. Ona też żyje swoją przyszłością, tą straszną rzeczą, którą kiedyś zrobiła. Każdy z nich. Nie ma czegoś takiego jak pokuta. Jest po prostu zakończenie, zamknięcie starych spraw. Uznanie, że odbyły się i koniec tematu. Czy jeszcze inaczej chciałaby to zrobić? Jeszcze inaczej chciałaby zakończyć stare sprawy, wyjść z przeszłości, zacząć żyć dzisiejszym dniem, swoim życiem, korzystać ze swojej mocy, a nie nakręcać stare, dawne cierpienie i wymieniać je z tysiącami ludzi. Ona mówi, że bardzo chciałaby to zakończyć. Chciałaby to wszystko powyciągać.
aby to tak bardzo nie ciążyło na niej, tak mówi. W takim razie, Dorotka i każdy, kto chce, kto usłyszał to, co powiedziałam i jest na to gotowy, anuluje swoją energię z przeszłości, z tych dawnych przeżyć, nawet najgorszych. Zobaczymy, co się wydarzy. Chcą? Policzę powoli do trzech. Jeden, dwa, trzy. Co się stało teraz? Najpierw był błysk, tak jakby ktoś zrobił krótkie spięcie, ale ten błysk był wszędzie. Później wszystko ucichło i wygasło. Tak jakby ta pępowina pomiędzy nią a mężem jakby się skruszyła, skruszała. Jakby Dobrze. zamieniła się w pył. I pomiędzy tymi dwoma osobami również. Okej. Zrozumieli. Tak, Brawo. to ich też bardzo obciążało. Oni też bardzo chcieli już z tego wyjść. To trwało tak bardzo długo, że to już było dla nich bardzo męczące. Oni byli bardzo wykończeni energetycznie również tym połączeniem z nią. Dobrze. Jak wygląda teraz ten lejek energetyczny, który Dorotka zasysała? Ten z początku Widzę, że sesji. tak jakby ten lejek odciął się od niej. Ok. Znaczy jej nie dotyka. Jej nie dotyka. Czyli. Lejek jest, ale widzę, że robią się prześwity i jakby to wszystko się tak jakby zmienia, jeśli chodzi o formę. Kręci się cały czas. Dorotka się nie kręci. A jakbyśmy teraz uruchomiły ten czas, który zatrzymałyśmy na początku sesji? Możemy zobaczyć. Dobrze, to uruchamiamy. Ona się nie kręci. I nie widzę, żeby czegoś zasysała. Dobrze. Czy jej energia jest jeszcze gdziekolwiek w przeszłości, w jakichś wspomnieniach, w jakimś bólu, czymś, co było dawno? Sprawdzam. Sprawdzamy obydwie. Skanujemy całą wszystko. Pozostawiła jeszcze, nie wykasowała jeszcze wszystkiego. Dlaczego chce zostawić? Przecież tego właśnie się bała, że coś zostanie. Mówi, nie doprecyzowała. Okej. Ona mówi, jest jeszcze jej energia, ale to nie jest przy żywych osobach. To jest gdzieś indziej, ona mówi. Gdzie jest jej energia? W miejscu. No i mój pies znowu wyje. Jest w określonym miejscu, w jakimś obiekcie. Okej, chcę. Pójdziemy tam. Zobaczymy, co się dzieje z jej energią. Gotowa jest na to? Wspaniale sobie radzi. Naprawdę. No to idziemy. Jesteśmy. Gdzie jest energia Dorotki? Jest jakby w jakiś w jakichś urządzeniach. Widzę, że jej energia jest w jakichś, nazwijmy to, komputerach, w formie informacji, w formie jakichś, można powiedzieć, wynikach testów. O czym mówią te wyniki? Od razu odczytujemy te testy, te wyniki. Nic nowego. Na odcinku jakiego czasu jej energia drastycznie spadła, jakiego, czego użyli, jaki wpływ na ciało fizyczne ma Bardzo oburzenie. dobrze. Bardzo dobrze. To teraz to odczytamy. Właśnie to. Jakie są słabości fizycznego ciała Dorotki, czy fizycznych ciał, których doświadczyła już wszędzie wcześniej na swojej linii czasowej? Będziemy wiedzieć wszystko. Są odczucia.
To jest całe ciało fizyczne, to jest głowa, to jest skóra, są narządy wewnętrzne. Całe ciało fizyczne jest słabością. Jakieś określone bodźce, które wpływają z zewnątrz, wpływają na jej ciało fizyczne, na obniżenie energii. Okej, to kolejne pytanie. Właśnie o te słabości. Co takiego jest słabością największą fizyczną Dorotki, od początku jej istnienia, jej pojawiania się tutaj jako człowiek na ziemi? Głowa. Głowa. Zaglądamy do głowy. Tam są implanty, tam są programy, bardzo silne programy, które są cały czas modyfikowane. Okej. Ale na czymś to wisi. Każde oprogramowanie na czymś wisi. Grzebiemy do samego dna. Pierwotny program, software, hardware, nie wiem, nie znam się na tych technologiach, nie ma to żadnego znaczenia. Na czym to Jest jakaś wszystko wisi? energia. Super. Jakaś obca, nienależąca do niej. Wyłazi ta energia z Dorotki, już, natychmiast, na mój rozkaz. Co wylazło? To jest świadomość. Bardzo sprytnie schowana, Aneta. Jakby skurczona do cząsteczki. Okej. Nie umiem tego nazwać, ale to wchodząc w jej głowę coraz głębiej, to coś po prostu odróżniało się tak bardzo, aż krzyczało, wiesz? Niech przyjmie teraz również na mój rozkaz swoją prawdziwą formę. To nie ma formy. To nie ma formy. Ok? Ale jest świadomością. Jest świadomością. Jest esencją? Właśnie nie. Ok. Ok. Właśnie nie. Ok. No dobrze. Jest czymś innym. Czyli jakiś byt po prostu. Jakiś byt. Dlaczego twój piesek tak bardzo płacze w kluczowych momentach tej sesji, Elu? To tak jakby on to czuł. Tak jakby to dotyczyło po części jego. Okej, okay. Dlatego daje znać. Daje znać. Zwraca On to, uwagę on to na pewne wie, on rzeczy. to wie, o czym mowa. Aczkolwiek jest piętro niżej. Okej, okay. Dobrze. Wszystkie byty do wora. Wszystkie byty, które podpinały Dorotkę pośrednio i bezpośrednio, wszystkie byty do wora. Tak jest. Jeszcze raz powiem słowo byty. Jeżeli gdzieś w przestrzeni Dorotki lub w niej, dziś lub w przeszłości był jakiś byt, on również trafi na mój rozkaz do tego wora. Uwaga, byt! Co jeszcze wylazło? Było w okolicach jej narządów płciowych coś. Coś takiego jak w głowie? Nie, to był jakiś inny byt. Znowu coś jeszcze innego? Wiesz co, to prędzej ta ameba, ta przejrzysta, Okej. jakby oplatała ją od wewnątrz. Dorotka może pokazać się też do innych kobiet, pokazać wszystko, co znalazła. Pokazać, że każde fizyczne ciało, żeby w ogóle doświadczać cierpienia, musi mieć jakąś słabość. Coś najsłabszego. Tylko sama widzi, że to nie ona jest słabością, ani nie jej ciało fizyczne jest słabością. Słabością są te byty, które w niej zlokalizowałyśmy. Jeden w głowie, drugi być może ten właśnie w narządach kobiecych. To nie ona jest słabością. Widzi to? Rozumie to? Te kobiety również widzą, że to nie one są słabością, to nie one są problemem? Tak. To co robią te mieszkające w nich byty?
przedziwne, sprytnie poukrywane. Niektóre się rozprawiają z nimi, ale niektóre jeszcze walczą. Ale jak wpływają te byty na życie fizyczne każdej z nich? W taki sam sposób jak na Dorotkę. W taki sam sposób ograniczają, jakby wzmagają ból. Te byty w głowie jakby nie pozwalają uwolnić się od tego bólu. Ten ból jest, wiesz co, przez głowę nasilony po stokroć Jasne. albo 1000 razy nawet. Tuż przed I ten sesją. ból jest fizyczny, Jest naprawdę jest fizyczny. fizyczny. Dorotka tuż przed sesją powiedziała, że już próbowała tylu rzeczy, tak najróżniejszych sposobów, żeby wyleczyć się, żeby wyzdrowieć, żeby nie czuć tego bólu. I że już machnęła ręką. Przyczyną tego jest właśnie ten byt siedzący w jej głowie. Tak. To co teraz chciałaby powiedzieć Dorotka? Że ona wcale nie machnęła ręką. Że to, co ona w sumie w głowie słyszała, to nie było jej. Ten byt chciał, żeby ona nic więcej nie zrobiła. I nawet mówił, ach, machnęła ręką, ale tak naprawdę to machnięcie ręką się nigdy nie wydarzyło, bo ona zawsze szukała przyczyny jej No choroby. właśnie, no właśnie. To samo powiedziałam Dorotce. Dokładnie tak samo powiedziałaś. Okej. Okay. Wszystko już rozumiem? Tak. Jest tu jeszcze coś do zrobienia oprócz sprzątania? Jak czuję? Ona czuje, że ma jeszcze w sobie coś. Może nie byty, ale ma mnóstwo czegoś, co ją bardzo kłuje, co jej bardzo przeszkadza, co ją okalecza. Chciałaby to wyjąć? Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Może to wyciągnąć. Ona mówi, że to są jakieś żelastwa, to są jakieś opiłki, jakieś. Trudno powiedzieć, czym to jest. To jest rodzaj zanieczyszczenia. To jest rodzaj jakiejś nanotechnologii, mówiąc ludzkim językiem. Coś, co jest wszędzie, w jej układzie kostnym, krwionośnym, w mózgu, wszędzie. Ma to jakiś związek, to zanieczyszczenie z tym sprzętem, z tymi komputerami, które właśnie tutaj w Tak. tym obiekcie. Tak, to wszystko wzmaża jej ból. Tak, jakby Okej. poraża jej końcówki nerwowe, neurologiczne, wszystko po prostu, wszystko. Czyli znowu nie słabość fizycznego ciała, tylko cały czas stymulowanie bólu na wszystkie możliwe sposoby. Przez jakieś cząsteczki, przez jakieś byty, które były w niej, przez byty, które były na zewnątrz, przez połączenia z innymi ludźmi, przez jakieś projekty. Przecież to jest ogrom jakiś. Ona mówi, nawet nikt nie może uwierzyć, że włosy potrafią boleć. Przez te właśnie cząsteczki bolały ją nawet włosy na głowie. To nie włosy bolą, to No właśnie, ale urządzenia takie bolą, to odczucie, byty dokładnie. bolą. Rozumie? Połączenia i tkwienie w przeszłości boli. Oczyszcza to wszystko, ściąga do końca. Wystarczy. Ściągamy, nie zostawiamy nic. Wystarczy. Tego przekonania, że ciało fizyczne jest słabe. Wystarczy tego przekonania, że ona jest słaba. Słaby jest ten, który jej to wszystko zadał. I cholernie się jej boi. Dlatego jej to wszystko zadał. Jest tam w tym obiekcie? Czy chowa się jak szczur? Znaczy, wiesz co, my go widzimy. To, czy on się będzie chował, czy nie, nie ma znaczenia, my go widzimy. Jest jeden, czy jest ich więcej? Wiesz co, akurat do niej przysposobiony do tego projektu jest jeden. Okej. Jakiś gadzi humanoidalny, demoniczny, insektoidalny. Kto Wiesz co, szczególnie zajmuje się Dorotką? nazwijmy go humanoidalnym.
Dlaczego nazwijmy go To humanoidem? jest humanoid. To jest humanoid, jest trochę inny niż te, które w sesjach spotykamy, ale to jest humanoid. Czym się Z rodziny różni? Z humanoidalnej. rodziny. Czym się różni? Dzisiaj dużo nowych rzeczy się pojawia, to skorzystajmy. Jego też już wcześniej spotykałyśmy. On jest taki. On jest cholernie wyrachowany, zimny, bezwzględny. On nie zajmuje się tylko, nie wiem, analizą. To jest, w nim jest wszystko. Wiesz? Zapytaj go, Dorotko, Elu, w moim imieniu. Dlaczego tak bardzo boi się tych kobiet, Dorotki i tych innych kobiet? One niosą życie. Aczkolwiek to jest jemu też na rękę, kiedy dają życie. Dając kobiety, które dają życie, sprowadzają inne esencje na ziemię. Ale dlaczego ich tak bardzo się boi? Mają moc. Moc kreacji. Życie też jest kreacją. Dawanie życia jest kreacją. Ta kreacja jest nieobliczalna. I tu mam informację, że kobiety naprawdę bardzo, bardzo silne, mam na myśli esencje tych kobiet, mają niesamowitą moc kreacji. I aby je ujarzmić też, aby je mieć pod całkowitą kontrolą, spotyka ich coś takiego. Sprowadza się na nie ból. Ujarzmienie przez ból. To znaczy, że wszystko to sprowadza się do tego, żeby uwierzyły, że są słabe, a w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Odwrotnie. Każda z nich jest wyjątkowo silna. Odznacza się wyjątkową mocą. To tak jakby została, każda z tych kobiet została właśnie w taki sposób ukarana za swoją moc, którą próbowała wykorzystać przeciwko niemu. Jaka to kara? To nie kara. To jego wielki strach. Jego wielka obawa, że pojawi się taka kobieta, wszystko jedno, czy będzie miała ciało fizyczne, czy się pojawi subtelnie, i rozpiży mu to wszystko w drobny mak. Jednym spojrzeniem. Tego się boi. Ciało fizyczne jej nie przeszkodzi, bo ciało fizyczne nie jest słabe. Co Dorotka na to? Kiwa głową. Czy chciałaby odtańczyć taki taniec, powiedzmy, czarownic? Wziąć te wszystkie słabe, w cudzysłowie, kobiety, a jego wziąć do środka. One dookoła, Dobry trzymając się za pomysł. ręce, a on w środku. I zobaczymy, która będzie miała najlepszy pomysł na to, co z tym całym bałaganem zrobić. I powiedz, co się dzieje z tymi sieciami, z emocjami, z zanieczyszczeniami, z tym bólem, z tym obiektem, projektem, tym wszystkim. One zaczęły tańczyć, zaczęły podskakiwać, przewracać nogami. W niektórych pojawia się taka radość. W Dorotce też. Taka radość podskakiwania, odrywania się od ziemi, takiej lekkości, że zobacz, nic mnie nie boli. I ta jej radość, jakby chwytając za ręce dwie inne, ten spokój i radość jej jakby dotykała innej kobiety. I wiesz, to idzie tak bardzo sieciowo. I te kobiety, które były bardzo ciemne, bardzo skurczone, widzę, jakby zapalała się w nich iskierka malutka. One się poruszają jeszcze niepewnie, a niektóre już się cieszą, już zaczynają inaczej wibrować.
i robi się, wiesz co, bałagan w tej całej sieci. Twórczy bałagan. Piękny bałagan, taki radosny bałagan, taki pełen życia bałagan. Wreszcie życie jakieś się pojawiło. Cudownie. Niektóre kobiety nie są na to gotowe. Niektóre wychodzą na przykład z tego kręgu, ale inne tańczą. Dorotka teraz chciałaby zaprosić do tańca swojego brata, bratanicę, wujka, Jacka jeszcze raz, mamę. Tak, tak, chcę wytańczyć. Jest jeszcze kilka innych osób, z którymi chciałaby potańczyć. Nie trzeba mówić, można pokazać, jak uruchomić w sobie życie na nowo. I co się dzieje? Tańczą, tańczą wokół niego. Zrobili jeszcze mniejszy krąg, który jeszcze bardziej go osacza i tańczą wokół niego. To niech też tam na środku będzie cały wór z tymi bytami wszelkimi. Jak ktoś ma ochotę wrzucić byt, który w niego ingerował, to też tam do wora. Wiesz, ona stworzyła taką sakiewkę. I mówi, ach, wszyscy muszą tam się zmieścić. I w takiej małej sakiewce postawiła taką małą sakiewkę i tam wpadają wszystkie te byty. A się oni tak tańczą. Żeby się tak zmieścili. A oni wszyscy tańczą. Tańczą i uruchamiają życie w sobie. Rozpuszczają to pozostawanie gdzieś w przeszłości, w dawnych cierpieniach. Pozwalają się temu wszystkiemu rozpuścić. Aż poczują, że są gotowi, szczególnie Dorotka, na to, aby zakończyć to całkowicie. Zostać ze sobą, w sobie. Poczuć siebie. Uznać siebie. Dorotka tańczy. Śmieje się i płacze na przemian, ale to nie są łzy takie spowodowane bólem, tylko prędzej oczyszczeniem. Tak jakby wypłakuje resztę, tańcząc z taką otuchą, z taką lekkością, z takim, och, nareszcie mogę to z siebie wyciągnąć, wydalić nawet. I wszystko to, co oczyszcza, również te związki, połączenia, to ta osoba może pójść. Rozpływa się i pozwala odejść tym ludziom, których łączyła, współłączyła się z nimi. I tańczy, aż zostanie sama. Bo ten taniec to też jest zmiana, to też jest anulowanie wszystkiego, na co kiedykolwiek się zgodziła. W nieświadomości, w uległości, w cierpieniu, w bólu. Nie ma to już teraz żadnego znaczenia. Aż zostanie sama. Wolna i pełna swojej własnej mocy. Pełna siebie. Co się dzieje, Elu? Uśmiechasz się. Tak, postanowiłam potańczyć razem z nią. Pokazać jej może, bo znaczy nie, bo ona wie, ale jakby zainspirować też, ona rozpuszcza wszystko. Nie ma wokół niej sieci, worek z bytami zniknął, ona dalej tańczy, pokazuje, że może jeszcze bardziej rozbłyskać, jeszcze większą mocą. I ja przystanęłam i ona robi teraz jeszcze bardziej prężnie, jeszcze bardziej świetliście. I została tylko ona i ten byt. Okej. I ona się patrzy na niego i tańczy cały czas. Ale tańczy taka rozświecona, taka... Może mu jeszcze raz zadać pytanie, dlaczego tak bardzo się jej bał?
bo jest żywa. Bo jest Bo żywa. jest, bo jest. To nie ma słowa na określenie tego, co on przekazał, ale to jest, można nazwać to mocą. Jest, ta moc jest nie do opisania, nie do określenia, nie do zważenia, ani do, nie do zmierzenia. To jest ponad wszelkie miary. To dlaczego się porwał z motyką na słońce? Bo mu na to pozwoliła. Ale już nie chce pozwalać. Z tego, co zrozumiałam, zgadza się? Zgadza się. To jak, Dorotka, już wie, co zrobić? Wie, co zrobić. Szykuje się. Okay. Mówi, będzie liczenie do trzech? Będzie liczenie do trzech. No dobrze, to jeden. Dwa. I trzy. Jest. Co Na trzy zrobiło? Podskoczyła. Było takie puf. Ale to było takie puf, jakby to było, nie wiem, 1000 supernowych po prostu puf, w jednym Co to czasie. oznacza, to puf? Nie ma nic wokół niej, oprócz mnie. Co zrobiła z tym bytem? On się rozpłynął, jego nie ma po prostu. Dla niej on nie istnieje. To co się takiego, jaka przemiana w niej nastąpiła, że on dla niej nie istnieje, a wcześniej istniał i robił, co chciał? Ona się go nie boi. Ona nie myśli w ogóle o nim. Ona spogląda na siebie. I ona jest świadoma tego, jaka ona jest. I to jej wystarcza. Ona sama. Dorotka w swoim fizycznym życiu obecnym tańczyła. Co się działo w niej, kiedy tańczyła? Ona się rozpromienia. Tak jak teraz. Ona tym tańcem po prostu tak się rozkoszowała. Ona zamknęła oczy i po prostu ona płynęła w tym tańcu. Ona się radowała, ona się wypełniała sobą. Teraz, kiedy w swoim życiu, w obecnym, żyje tak, jak żyje, takie ma życie, jakie ma, ale kiedy sobie przypomni na poziomie fizycznym, jak to było, z tym płynięciem, z tym tańcem, to co może dla siebie zrobić? Czy może to być jej osobiste narzędzie i do używania, tak, w różnych sytuacjach. Tak, ja mam gęsią skórkę. Ona tym tańcem, ona odnajduje siebie, ona wraca do siebie. O, to jest jej sposób. Niektórzy wracają oddechem, medytacją, a ona tańcem. Co się dzieje z wibracjami, Dorotki? Podnoszą się. No dobrze. Aż buchają. Czy chciałaby użyć tych wibracji swoich własnych do tego, żeby swoje ciało zregenerować, wręcz uleczyć? Z poziomu subtelnego będzie się wspierać. Może to zrobić teraz. Czy chciałaby spróbować? Tak. Dobrze, to zaczyna. I obserwujesz, Elu, co się dzieje. Dorotko fizyczna, możesz zamknąć oczy i zrobić to razem ze sobą subtelną. Ona działa na, nazwijmy, na długości całego ciała fizycznego jednocześnie. Nie rozdziela, co ma robić pierwszy, bo całe ciało jest ważne. Ale robi to bardzo delikatnie. Powiedzmy w takt, w rytm. Taki jej takt, jej rytm. Nie nadany żadną muzyką. To jest jej wewnętrzna muzyka. Tak dusza jej gra, można tak powiedzieć. W takim rytmie. I to jest jej rytm. To jest jej takt, to jest jej sposób na delikatne zharmonizowanie czy zregenerowanie ciała. Jest bardzo subtelny, bardzo delikatny. Ona nie chce robić to bardzo gwałtownie, ponieważ ciało mogłoby zareagować nie tak, jak ona by chciała. Więc robi to bardzo powoli, delikatnie, ale bardzo skutecznie. Dobrze. I to samo robi dla swojego domu. Mieszka w tym domu, w tym domu. Dzieli ten dom z bliskimi sobie osobami. Robi tak, żeby było dobrze. Żeby wszyscy czuli się dobrze w tym domu.
żeby ten dom wspierał ich zdrowie, ich życie, radość, spokój i wszystko to, co jest dla nich ważne. Co się dzieje z domkiem, z tą energią? Rozjaśnia się, rozjaśnia się. Tak jakby znikały takie sople wiszące, takie ciężkie z sufitów, albo które wynurzały się nawet z podłogi. To wszystko się roztapia. Jest taka przestrzeń, jest jakby pojawiło się świeże powietrze w domu. Okej. Jak mama się czuje? Mama odetchnęła, tak jakby nareszcie i miałaby ochotę położyć się spać. Czuje się zmęczona, ale tak pozytywnie zmęczona, tak jakby chciała się zregenerować. Okej. Dorotka może powiedzieć mamie, że jeśli ma ochotę, może się zregenerować, położyć się spać. Ona mówi, że że chce zasnąć. Że teraz już może zasnąć. Dobrze. Brat, bratanica, jak się czują? Bratanica dostała więcej energii jakby. Taka radość się w niej pojawiła. Brat jakby chciał odpocząć. Obciążające to było dla wszystkich. Bardzo. A kociaki? Cała dyszka. Cała dyszka. Broją. Ale są kochane. One na swój sposób też sobie będą radzić. Też informacje odczytały, dostały? Odczytały, odczytały. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czy Dorotka jeszcze chciałaby coś zrobić dla siebie, o coś zapytać? Tak, ona chciałaby sobie fizycznej przekazać, że ruch jest bardzo ważny. Na tyle, na ile jej ciało fizyczne pozwoli. Na początku. Ten taniec, który uwielbia, który kocha po prostu, bo to jest jej. I żeby ona tu mówi o żywym jedzeniu. Dosłownie. O życiu. O życiu, który jest w pokarmie i we wszystkim, co ona spożywa, aby wspomóc się tym życiem z zewnątrz. Czyli świeże jedzenie z dobrego źródła, nie z tak. supermarketu, nie plastikowe, nie Dokładnie. przetworzone. Tak, oczyścić sobie. To jest, ona mówi, że to jest bardzo ważne, aby krew sobie oczyścić. Wspomóc się, znaleźć kogoś, kto wspomoże ją w tym w procesie. I ona kogoś znajdzie, który pomoże jej. Ale to też jest bardzo ważne, aby oczyścić się z tego. Czyli na przykład zioła czyszczące krew, tak zwane tak, depurativa. Wspaniale, tak. Wspaniale. Bardzo ważne. Okay. Ale z dobrego źródła, mówi. Dobrze. Ona będzie wiedziała. Dobrze. I ruch. I ruch. Ruch. Poza tym wszystko dobrze. Poza tym wszystko dobrze. Możemy i dać sobie czas. I dać sobie dać czas. Sobie czas. Czy to wszystko? Czy możemy zamknąć sesję? Czy ona jest bardzo szczęśliwa. Bardzo szczęśliwa. Ona chciałaby już zająć się sobą. W końcu, tak jak chciała. Zająć się tylko sobą. Tak powiedziała na samym początku. Na samym Chciałabym początku. W końcu zająć się tylko się sobą. Sobą. Dobrze, to zamykamy sesję. Rozłącz się z Dorotką. Ze wszystkimi, ze wszystkim, Elu. Wracasz do siebie. Do swojej mocy, bo właściwie ty i twoja moc to nie jest nic osobnego. To wszystko jest to samo. I na jeden, zregeneruj swoje fizyczne ciało, bo ono też nie jest słabe. Ono też ma swoją moc i ono też może bardzo, bardzo dużo zrobić. Pięknych, wspaniałych, cudownych rzeczy. Teraz dbasz o swoje fizyczne ciało, każdą jego komórkę, tkankę i narząd. Na dwa.
Zaczynasz budzić swoje fizyczne ciało. Jeszcze je możesz doenergetyzować, odświeżyć, odmłodzić. I budzisz już tak zdecydowanie. Jesteś już gotowa do powrotu. I na trzy wracasz, możesz otworzyć oczy. Jestem. Jaka rześka, Elunia. Tak. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. To chyba dobrą pracę zrobiła Dorotka. Jak to zawsze po twojej reakcji na koniec poznaję. Ja miała tyle energii, że... I ten taniec. Dorotko. Tancerko, piękna. Włącz mikrofon, wróć do nas, proszę. No już włączyłam. No, Elu, wiesz, no, niesamowite, wiesz, no, w ogóle nie ma słów. Ja czułam takie straszne obciążenie, ogromne, to wszystko zawsze czułam. No, ale ja nie wiedziałam, co mam robić. Tyle lat, już ponad 30 lat tak się męczyłam. A ty patrz, w kilku minutach, można powiedzieć, i rozwiązałaś całą sprawę. No niesamowite, że taki dar niesamowity masz. I ja wyobraź sobie, że ja przedtem jeszcze was nie znałam, nie widziałam jeszcze Anetki. I miałam sesję z kimś innym. Zobaczyłam Anetkę, ale już miałam sesję, no to już sobie myślę, to już nie potrzebuję sesji, bo już miałam, prawda? Mimo, że nic się w moim życiu nie za bardzo zmieniło. I tak czułam, że ja muszę z Anetką mieć sesję. I tak cały czas to czułam, no. I dosłownie, tak jak to co się stało, no to no niesamowite. No ja to wszystko czułam. Ta energia, co do mnie przychodziła, nadal do mnie przychodzi. Mam takie ciarki w całym ciele, od stóp do głowy, można powiedzieć. Czuję ciarki, takie mocne ciarki w całym ciele. Teraz, w tej chwili? Teraz. Bardzo dobrze. Od tego momentu, jak powiedziałaś, żeby przekazać tą energię, i te właśnie ciarki najbardziej od stóp szło do mnie. Dorotko, i cały czas mam te ciarki. Cudownie, wspaniale, zrobiłaś niesamowitą pracę i będę to podkreślała zawsze. To ty zrobiłaś tę pracę. To nie jest kwestia Eli, czy telepaty, czy operatora hipnozy. To człowiek, który przychodzi na sesję, albo jest gotowy na nią, albo nie. Albo znajdzie właściwego człowieka, albo nie. Wszystko zależy tutaj od ciebie. No ale to, co naprawdę widziała. Gdybyś, być może, gdybyś nie zrobiła wcześniejszych sesji, nie byłoby tak łatwo dotrzeć do tego, do czego dotarłaś dziś. Także wielki ukłon do każdej osoby, z którą kiedyś pracowałaś, ponieważ doprowadziło to ciebie do dzisiejszego rozwiązania. No właśnie. No tak. Dokładnie. W każdym razie, no to, co widziała Ela, no to jest niesamowite. Niesamowite. Ja to wszystko czułam i czułam każdą sesję, że no lepiej, no lepiej, ale ciągle ta choroba była i była i była. Bo i obciążenie ogromne, kochanie, ogromne. To wiesz, to są bardzo trudne sprawy. Jeżeli coś trwa wiele wcieleń i jest bardzo głębokie, to no nie zawsze się da też świadomościowo dotrzeć aż tak głęboko, żeby znaleźć tą pierwotną przyczynę, wiesz? No właśnie, no. Ja tak właśnie też czułam, że żak jeszcze nie odszedł, że czułam, że ciągle jakby te zależy, jakby był przy mnie cały czas, a to tyle lat już. No Elu, jesteś niesamowita naprawdę. No, wiesz, to ty mi wszystko pokazałaś, to co ty mi pokazałaś, co ja mogłam przekazać dalej, bo gdybyś mi nie pokazała, to mnie zobaczyła. No tak, ale ty to widziałaś. No to widziałaś. No bo mi na to pozwoliłaś, kochana. Pozwoliłaś po prostu. I dlatego ukłon w twoją stronę. No to dziękuję. Że byłaś na tyle odważna, że mi to pokazałaś. No to przecież to normalne. Ja bym na pewno ci wcześniej nawet pokazała. To normalne. W każdym razie, no dziękuję wam z całego serca. No, no to było niesamowite. Te fibromialgi, tyle tych sesji widziałam i tylko Ela, co widziała
więcej, co naprawdę coś więcej zobaczyła. Jestem mu się, a tak inni, no to tylko tak powierzchownie. Wiesz, no zobacz, jak to złożony jest problem, jak to jest problem dotyczący nie czegoś konkretnego. To nie jest nic konkretnego. Zobacz, wielowarstwowość cały czas się pokazało. Wiele istot, wiele świadomości. To ja myślę, że owszem, no, że rzeczywiście to musi być bardzo doświadczony telepata, żeby takie sprawy zobaczyć w ogóle. To jest prawda, szczególnie przy sesjach badawczych. Przy sesjach dla klientów jest inaczej, bo tutaj pracujemy w bardzo konkretnym miejscu, ale przy sesjach badawczych to jest bardzo trudne. To się wydaje niektórym klientom, osobom oglądającym, że a zadacie pytanie i można sobie na każde pytanie znaleźć odpowiedź, wystarczy tylko chcieć. To jest nieprawda. To jest nieprawda, dlatego że są różne sposoby odczytywania informacji i można je z różnych miejsc ściągać w różny sposób. I bardzo łatwo zwieść jest takiego niedoświadczonego, działającego, powiedzmy, tak spontanicznie młodego telepatę. Także ja się nie dziwię, że przy tak złożonym problemie, jakim jest fibromialgia, nie było żadnych konkretów, że te sesje były takie troszkę, no takie ogólne, powiedzmy, tak? Bo jest to Tak, bardzo ogólnie. trudny temat i generalnie jest bardzo trudno być dobrym telepatą, szczególnie przy sesjach badawczych. Szczególnie przy sesjach badawczych. Zgadza się, Elu? Dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze mówisz, tak. No w każdym razie, no to też można podziękować Calogero Grifasi, że zrobił tą sesję badawczą o fibromialgii. Tak jest. Tak Bo jest. to Właściwie to nie też. Calogero, tylko to są do tego osoby, które wymyślają tematy i to prowadzą, także to. Ale rzeczywiście on firmuje to swoim nazwiskiem, także jak najbardziej. W pewnym sensie pośrednio może. Dorotko, pytanie do ciebie. Czy chciałabyś sesję opublikować, No pokazać? tak, oczywiście, oczywiście, niech wszyscy sobie, bo jak kto może sobie pomóc, to jesteście i może sobie zamówić tą sesję i się uwolnić. To jest Niektórzy może dzięki najważniejsze. takiej informacji, bo dużo tej informacji dzisiaj poszło od ciebie, pokazałaś wielu istotom, może znajdą swoją jakąś inną metodę. To hipnoza regresyjna nie jest jedyną. To ja Także. myślę, że jedyną, bo już wszystko próbowałam, wiesz. Także chyba jedyna. Dla mnie to jedyna. Dla ciebie I mam jedyna. nadzieję, że już ostatnia. No mam Tego nadzieję. ci życzymy z całego serca. Naprawdę. No ja dziękuję z całego serca, naprawdę. Dziękuję wam. Wspaniałe dziewczyny jesteście, piękne, kochane. No, mam Dziękujemy nadzieję, bardzo. że będzie już dobrze teraz. Pamiętaj o swojej mocy. Pamiętaj, jak łatwo masz do niej dostęp. No tak, no Wystarczy ale to sobie przypomnieć. trzeba, no tak, no trzeba wiedzieć też. A Jak już człowiek wiesz. nie wie, Ja też ty wiesz. już Ty już no wiesz. I eksperymentuj, baw się nią. może Próbuj. moje ciało subtelne, ale ja jeszcze to dopiero może do mnie dojdzie, wiesz. Dojdzie. Dojdzie. No Próbuj, właśnie. próbuj, przypominaj sobie o tym. Tak Dobrze. jak w trakcie sesji, jak powiedziałam tobie, żebyś też zamknęła oczy, przypomniała sobie, jak to było, kiedy tańczyłaś. To jest, to bardziej nie o taniec chodzi, tylko o to uczucie, które się Tańce, wtedy pojawiało. tak. Ty wiesz, o jakie uczucie chodzi, bo ja je czuję cały czas od ciebie. No zawsze uwielbiałam tańczyć właśnie. Dla mnie to było takie właśnie uwolnienie, jak tańczyłam. To dzisiaj tanecznie się No, uwolniłaś. wytańczyłaś. Wytańczyłaś No. dzisiaj. Wspaniale, gratulacje. Dorotko, jeszcze jedno pytanie. Buziaka zasłaniamy, czy zostawiamy tak, Nie, jak jest? zostawiamy oczywiście. Cudownie, wspaniale. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ściskamy cię i bardzo ci jeszcze raz gratulujemy. Zelą, Dziękuję wspaniała jeszcze praca, raz. niesamowita. Wspaniała. Wasza wspaniała praca. Twoja wspaniała praca. Nie wasza.